Chciałbym Państwu przedstawić mało znane zagadnienia, mianowicie zagadnienie dotyczące czasu w życiu i życia w czasie. A więc będzie mowa o czasie biologicznym, czasie psychologicznym, dotyczącym zachowania, które można by było nazwać etologicznym. No ale najpierw trzeba by zacząć ogólniej. Problem czasu jest zagadnieniem, które badają fizycy. Filozofowie od bardzo dawna się tym zajmują, ale jest to nadal, mimo wszystko, te, cza, temat bardzo trudny. Najbardziej, tak lapidarnie to ujął święty Augustyn w swoich wyznaniach, który napisał dosłownie tak: Z Czymże jest czas? Jeśli mnie nikt nie pyta, wiem. Gdy zaś chcę wyjaśnić pytającemu, nie wiem. Na pewno jednak mówię, że wiem, iż gdyby nic nie przemijało, nie byłoby czasu przeszłego. A gdyby nic nie przybywało, nie byłoby czasu przyszłego. A gdyby nic nie było, nie byłoby czasu teraźniejszego. No więc trzeba jednym słowem stawić czoła tej trudności. We współczesnej nauce, chyba najrozsądniej jest przyjąć następujące. Następującą tezę, że czas jest korelatem, czyli jest wzajemnie sprzężony ze zjawiskami, które zachodzą. Jeśli by nie było żadnych zjawisk, nie, nie byłoby sensu mówić o czasie. I do tego jest to wielkość. Która jest wielkością skierowaną, jak to się mówi w matematyce jest czy w fizyce, jest wektorem. Od przeszłości przez teraźniejszość skierowana jest ku przyszłości. My będziemy mówili o czasie w zjawiskach, że tak powiem, makro, w tym świecie, który obserwujemy. Ja się nie zajmuję cząstkami elementarnymi. W, w tym świecie w fizyki szczególnej to pojęcie jest odmienne i jest bardzo, bardziej skomplikowane, sam się zresztą na tym nie znam. Więc można by powiedzieć, że czas jest nierozłącznie związany z zegarami. Można wobec tego mówić, że ale, ale dlatego my go, jak obserwujemy, to wiemy, że on upływa jakoś w jednym kierunku. Otóż wydaje się, że jest to związane z, ze, ze zjawiskami nieodwracalnymi we wszechświecie. Jedno to jest wzrost entropii, czyli można by powiedzieć, wzrost no, bałaganu. Malenie uporządkowania, tak mówiąc, bardzo popularnym językiem, odpowiednik entropii, a z drugiej strony, jak się wydaje, rozszerzanie przestrzeni, która jest też jednokierunkowa, bo w tej chwili zarzucono ten pogląd, że wszechświat jest pulsujący. To prawdopodobnie wyznacza tak zwaną strzałkę czasu. Lubimy czas traktować jako biegnący jednostajnie. Przy czym można go z tymi zjawiskami fizycznymi skorelować jako zjawisko liniowe, co podaje tutaj ten rysunek. Albo też znamy inne zjawiska fizyczne, w których trzeba raczej przyjąć krzywą wykładniczą. I jedna i druga w odniesieniu do różnych zjawisk ma odniesienie. Jest sprawą taką oczywistą dla człowieka, który żyje w, jakby w dwóch aspektach czasu: że po pierwsze ma jedno życie dane, i ono się ciągnie od no, świadomie, powiedzmy prawie, że od urodzenia aż ku śmierci. Natomiast drugie to są te zjawiska powtarzalne, na, na, na których kanwie to opisujemy. Na przykład, na przykład sobie wspominamy, że to było rok, czy dwa lata, czy dwadzieścia lat temu. A więc mówimy o jednym swoim czasie, y, czasie jakby cyklicznym. Bo też są zegary, które oparte są na jednorazowym pojawie. Jakiejś rzeczy, jakiegoś stanu czy procesu, jego wzroście, degradacji i zanikaniu, a są inne zegary, które, w których zjawiska się powtarzają. Mówimy wtedy o powtarzalności. Stąd bierze się już znana od starożytności idea dwóch czasów czasu ciągłego i czasu okresowego. Na przykład Platon mówił o tym w ten sposób, że czas jest cykliczny, a trwanie statyczną bezczasowością. W filozofii staroirańskiej mówiono o dwóch czasach, które były spersonifikowane to były jakby bóstwa czasie właśnie nieograniczonym, nieskończonym i o czasie okresowym. Więc tę antynomię czasu ciągłego, nieskończonego i czasu okresowego, jakby skończonego można łatwo pogodzić na, na, na przykład w formie takiego rysunku, że jeżeli sobie wyobrazimy, nawet tak troszkę fizykalnie, wyobrazimy sobie tę linię skośną idącą ku dołowi, że po niej toczy się koło, to widzimy, że to toczenie się to będzie skoń... czas skończony, bo on robi... dokonuje jednego obrotu, i potem się zaczyna następny obrót. Natomiast równocześnie on, tocząc się, będzie, będzie przesuwał się wzdłuż tej linii czasu, tego nieskończonego. Oczywiście to jest model dość gruby, także tu nie wchodzimy w takie szczegóły jak tarcie i tak dalej, które by musiały być wzięte pod uwagę w zjawisku fizycznym. Mogą być więc powtarzalności zjawisk. Jeżeli powtarza się coś więcej niż trzy razy, trzy lub więcej razy. To, co ten sam okres czasu, to wtedy mówimy o powtarzalności regularnej albo okresowej, inaczej periodycznej. Gdy zjawisko powtarza się, co niejednakowy dokładnie czas, mamy do czynienia z powtarzalnością nieperiodyczną lub zjawiskami sporadycznymi. Ale w naukach przyrodniczych również je nazywamy rytmicznymi, mimo wszystko. Tutaj. Tutaj Państwu mogę pokazać rysunek, wykres, który zawdzięczam grzeczności Pana Tomasza Ściężora z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, który obliczył w, w, w ciągu 2000, 2002 roku długość trwania doby księżycowej. Doba księżycowa to jest Okres czasu od jednego na przykład wschodu księżyca do następnego wschodu, albo od jego gó jednego górowania do następnego górowania. My do tego zjawiska wrócimy jeszcze w toku naszych rozważań. Otóż w przeciwieństwie do doby słonecznej, która jest bardziej stała, to doba księżycowa, jak można zobaczyć, waha się w ogromnych granicach, mianowicie o, od jakiś 24 i 6 no 7 powiedzmy 10 godzin do 25 prawda to jest, to jest jednak czy właściwie odwrotnie no tak od 24 z ułamkiem do 25 to są jednak mimo wszystko duże granice. mimo to mówimy o rytm, rytmie doby księżycowej jako zjawisku rytmicznym. Pseudorytmami. Nazwiemy taką powtarzalność, która jest nieregularna i nie ma, nie ma jednakowych przyczyn. No a jednym słowem, przyczyny heterogeniczne. Na przykład, niektórzy ludzie mają tendencję do mówienia o rytmie zjawisk górotwórczych, na przykład. Powstawały tam w historii Ziemi, jak wiadomo, były okresy cykle takie jakby tworzenia się góry, a jednak to są pseudocykle, dlatego że nie można znaleźć żadnego uzasadnienia na y, prawidłowość tego zjawiska, a z drugiej strony y, one się wahają w, w dużych, oczywiście idących w miliony lat okresach. Wreszcie nazwę rozkładami czasowymi y, zjawiska powtarzalne dotyczące y, na ogół osobniczych zachowań w ciągu no, raczej, raczej doby, ale także i roku. No więc przejdźmy teraz właśnie do biologii. Czas w biologii będę mógł ująć, będę chciał ująć w takich dwóch aspektach: życia w czasie i czasu w życiu. Najpierw życie w czasie. Każda istota żywa. W ciągu swojego życia przeżywa różne fazy. I to troszkę się dzieje w różnym tempie i różnie u różnych ludzi. To są zarówno zjawiska rytmiczne, jak i nierytmiczne. Zjawiska nierytmiczne, jak starzenie się na przykład, ma przebieg regularny, aczkolwiek nieliniowy. On właśnie przypomina raczej ten wykres. Któryśmy tu pokazywali. Mianowicie ono początkowo po urodzeniu się w pozorom przebiega szybciej, a w miarę upływu, w miarę wieku stopniowo spowalnia się ten proces tego czasu fizjologicznego. Natomiast są inne zjawiska życiowe, jak na przykład wzrastanie, które mają przebieg bardzo nieregularny. Według książki Dębowskiego Zagadnień biologii ogólnej, on przytacza tam jedną z takich teorii dotyczących długowieczności, co zawsze ludzi interesowało. Otóż badacz, na którego się on powołuje, pokazał, że jeżeli przedstawić na prostej, Wieku życia, zjawiska wzrostu, prędkości wzrostu, a więc przyrostu powiedzmy, to wtedy się okazuje, że są takie, jakby dwa trzy maksima. Jedno to jest zaraz po urodzeniu, niemowlęcy, Drugi jest w wieku, około tam ośmiu lat dzieciństwa i około 14-15 lat ciągnięcie młodzieńcze. To na, na przykład przed wojną. Gdzie warunki życia, zwłaszcza na wsi, były bardzo niekorzystne, to młodzież jeszcze w wojsku rosła, nawet do 24 roku życia co właśnie tutaj jest zaznaczone. Tutaj oś czasu jest przedstawiona w formie logarytmicznej. Otóż no, powiedziałam o tym, że to miało związek z długością wieku, więc już zdradzę Państwu, że że ten autor na którego się Dębowski powołuje wykazał u wielu gatunków ssaków że jeżeli obliczyć wiek tego wzrastania młodzieńczego w mierze, w mierze kalendarzowej oczywiście to trzeba go pomnożyć przez 13 żeby uzyskać maksymalny wiek życia danego przedstawiciela danego gatunku to się dobrze sprawdzało w odniesieniu do świni, tam owcy, królika, nie wiem czy psa też. Natomiast w przypadku człowieka to dawałoby no, właściwie nieprawdopodobną wielkość, mianowicie 187 lat. Co się wydaje jednak przesadzone. Także w tej chwili tego już nie traktujemy jako przewidywania długości wieku. Tylko jako po prostu ilustracji zjawiska, ilustracji zjawiska właśnie takiego nieokresowego, o niejednakowym przebiegu. Czas biologiczny oczywiście nie wyznacza tylko stopnia starości, ale także inne, inne zjawiska związane z rozwojem, ze wzrastaniem. I z, także i z zachowaniem się. Tutaj na przykład można przedstawić taką jako ilustrację, tak zwany, się nazywa mądrze, polietyzm wiekowy, czyli zmiana zachowania się, i to bardzo dramatyczna, która zachodzi u owadów społecznych w ciągu życia. Postaci dorosłej tego owada, bo owady, jak wiadomo, przechodzą przez obrażenia i nas tu dotyczy, interesuje postać dorosła, którą się najczęściej nazywa postać doskonała. Otóż u pszczoły miodnej po wyjściu z poczwarki, tutaj są, idą ku dołowi dni życia i na lewo tak schematycznie jest przedstawiony, są obrazki dotyczące jej zachowania. Robotnica pszczela. W ciągu swojego życia zmienia jakby zawody. W, w ciągu pierwszych dni pełni funkcję sprzątaczki, co tak na, na, na tym rysunku jest przedstawione obrazowo, że zamiata. Ona wylizuje y, puste y, komórki plastra, przygotowując je do wypełnienia bądź to miodem, bądź to y, do złożenia jaja przez y, królową. W następnych dniach, co widać po prawej stronie tego rysunku, rozwijają jej się gruczoły, gruczoły odpowiednie, prowadzące do, do jamy ustnej, z których wydzieliną ona karmi młode larwy. Wtedy staje się karmicielką. Po pewnym czasie te gruczoły ulegają inwolucji, wycofuje się ich rozwój, natomiast rozwijają się gruczoły inne na spodzie odwłoka, między segmentami odwłoka, które wydzielają wosk. I ro robotnica wtedy zbiera sobie te płytki woskowe z własnego odwłoka i buduje. Z nich plaster, co jest pokazane na tym, na tym kolejnym rysunku. Potem znowu zanika ta zdolność i robotnica zaczyna pełnić funkcję odźwiernej. Wreszcie ostatnie, ostatnie kilka tygodni, to mniej więcej dwa tygodnie, pszczoła żyje, jak ja tu dopisałem, do, do jakiegoś 42. Dnia od, od wyjścia z poczwarki. Naturalnie to nie jest dokładnością do jednego dnia, no ale ta, tak się mniej więcej ocenia. Wtedy ona zaczyna wylatywać z ula i przynosi, i przynosi nektar bądź pyłek, ten są pełni funkcję zbieraczki. Czas wewnętrzny Karel podzielił na dwa rodzaje na czas fizjologiczny i psychologiczny czas fizjologiczny jest związany z wiekiem fizjologicznym i to ten wiek fizjologiczny biegnie w tym samym kierunku co ten czas uniwersalny namierzony no, przez nasze zegary ale nie w tym samym tempie i najogólniej można powiedzieć że właśnie jest on biegnie szybciej po urodzeniu się, a potem coraz to wolniej w miarę upływu wieku. To co żeśmy mówili o, o, tym, o tym starzeniu się. To tempo nie jest jednakowe, bo czasami przecież mówimy, że dziecko jest nad wiek rozwinięte, a więc mniej więcej wiemy, co dziecko w wieku lat, powiedzmy 12, powinno umieć, do czego powinno być zdolne, na przykład w nauce, ale się może okazać, że jedno dziecko jest opóźnione w rozwoju i nie jest w stanie tego się nauczyć. Przeważnie to się objawia powtarzaniem klasy, a inne już wcześniej mogło osiągnąć dany etap słowem, jeśli chodzi o czas fizjologiczny, szukano jakiegoś zegara takiego właśnie fizjologicznego, który by był w stanie to mierzyć. No można było brać pod uwagę różne możliwości wspominane już przez mnie starzenie się, wzrost czy rozwój. Okazało się, że najlepsza metoda, Pomiaru czasu fizjologicznego polega na hodowli komórkowej komórek oczywiście ludzkich część tych komórek hoduje się na roztworze soli fizjologicznej z tam odpowiednimi dodatkami i to jest taki standard a drugą hoduje się na osoczu krwi badanego osobnika i teraz sytuacja jest taka, że jeżeli jest to osobnik bardzo młody, to ta hodowla się udaje dużo lepiej niż ten standard. Natomiast jeżeli osobnik jest stary, ta hodowla idzie bardzo słabo. I w ten sposób można to wyskalować w odpowiednich jednostkach, na przykład namnażania komórek w ciągu doby czy, 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 czy tygodnia i można porównywać wiek fizjologiczny jednego osobnika i drugiego. No, ewentualnie w ciągu życia, właśnie jednego, do, 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 do czego się odnosimy. Czas fizjologiczny nie biegnie jednakowo w ciągu życia, ale nie biegnie także jednakowo u różnych osobników czy u różnych osób, jeśli chodzi o człowieka i rok pierwszy kalendarzowy zawiera więcej jakby jednostek tego czasu niż w latach późniejszych. U ssaków zapadających w sen zimowy, czas fizjologiczny prawie się zatrzymuje podczas snu zimowego. U zwierząt zmiennocieplnych, a więc tym razem już nie u ssaków, on też zwalnia przy obniżaniu temperatury, a z kolei przyśpiesza przy wzroście tej temperatury. No, mimo to jednak to pojęcie wieku fizjologicznego jest, jest jak powiedziałem, przydatne.